przekonać się z panią prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz. Dzień dobry pani prezydent. Dzień witam dobry. Czy mogę na powitanie rękę podać? Dzień dobry. Tak. Inaczej niż niektórzy. Może zacznijmy od tego. Czy mogę panią, zanim w ogóle zaczniemy o czymkolwiek rozmawiać, mogę panią zapytać, może nam pani powiedzieć, co to jest z tyłu dla tych z nas, którzy Gdańska nie znają? Co widzimy tutaj z tyłu? Dźwigi. Nie, ale co to jest? Port to jest? Czy to jest część portu? Jesteśmy w części, tu gdzie stoimy też kiedyś była stocznia. Dzisiaj stocznia jest już po drugiej stronie kanału w większości. I to nie tylko Stocznia Gdańska, ale też różne podmioty mniejsze, prywatne, które remontują statki, budują, ale nie tylko statki. Dobrze, to niech oni sobie remontują, a ja chciałem panią zapytać, mamy wspaniałą rocznicę, mamy 30 lat od wielkiego sukcesu. Ja właśnie sobie dokładnie 30 lat od tego w tym momencie wszedłem pod komisję wyborczą, bo ja, to były moje pierwsze wybory w życiu, w których brałem udział i z ulotkami stałem w Solidarności, bo wtedy jeszcze można było kampanię wyborczą prowadzić pod komisjami i rozdawałem ulotki. I tak się zastanawiam, co pani zdaniem się stało przez te 30 lat, że dzisiaj zamiast rozmawiać o tym, jak wielki sukces odnieśliśmy, jakie wspaniałe rzeczy się przez te 30 lat zdarzyły, to rozmawiamy o tym, czy podawać rękę, kiedy podawać rękę, kto się ma do kogo odezwać. Dlaczego mamy oddzielne obchody? Dlaczego pani dzisiaj nie ma w Senacie w Warszawie? Bo nikt mnie nie zaprosił, to po pierwsze, do Senatu, ale wie pan co, ja chyba powiem trochę inaczej. Niech każdy zaczyna od siebie. Znaczy my tutaj w Gdańsku Święto Wolności i Solidarności rozpoczęliśmy już 1 czerwca. Od tego czasu kilkadziesiąt tysięcy Polek i Polaków, nie tylko gdańszczanek i gdańszczan, co mnie, powiem szczerze, nawet zaskoczyło i chyba w najśmielszych marzeniach nie przypuszczałam, że tyle ludzi z Polski przyjedzie. Ale z drugiej strony, kiedy pomyślę sobie o tym, kiedy w lutym ogłosiliśmy zbiórkę na obchody właściwie i 80 tysięcy ludzi wpłaciło pieniądze nie tylko przez Facebook, ale też przez przelewy, nie tylko z Polski, całej Polski, ale i z różnych stron świata, to w sumie nie powinnam się dziwić, że jest tylu ludzi tutaj z nami. Bo ludzie chcą chyba dzisiaj normalności, znaczy podawania ręki, normalnych, zwykłych gestów, bycia razem, myślenia wspólnie. To nie znaczy się, że tak samo, ale myślenia wspólnie, zaproszenia do rozmowy, spojrzenia w oczy, wyciągniętej ręki. I to staramy się tutaj od już soboty robić. Znaczy nie ma pani wrażenia, że dzisiaj wszystko się interpretuje politycznie? Każdy gest, taki zwykły ludzki, powiedzenie dzień dobry, wyciągnięcie ręki do kogoś, to jest wszystko interpretowane politycznie i że to, co się wczoraj wydarzyło, a raczej się nie wydarzyło pomiędzy panią i panem premierem, jest też... To się wzięło, cała ta sytuacja nieszczęsna wzięła się stąd, że wszystko się interpretuje politycznie, że pani powiedzenie dzień dobry panie premierze i wyciągnięcie ręki też ta druga strona sporu postrzega jako politykę, jako uprawianie polityki. I co pani może zrobić, żeby pokazać, że to nie jest polityka? A może to była polityka? Dla mnie to było naturalne zachowanie, tak jak z panem się przywitałam, tak witam się z wieloma ludźmi. Po prostu tak trzeba. Znaczy, dla mnie to jest elementarna kultura, a od kultury, nie tylko w sensie naszego własnego wychowania, ale kultury w ogóle, zmienia się świat. Nie wiem, dlaczego dzisiaj gesty różne są odbierane politycznie. Znaczy, myślę, że pan premier chyba by dużo też zyskał, gdyby po prostu po ludzku podał rękę. Podał mi ją zresztą dwukrotnie czy trzykrotnie, będąc w Gdańsku podczas pogrzebu pana prezydenta. Szkoda, że tego nie zrobił, bo było mi po ludzku smutno. To, że nie chciał podejść do okrągłego stołu, rozumiem, miał inny program, ale ja jako gospodarz miasta, prezydent miasta, uważam, że jak przyjeżdża czwarta osoba w państwie polskim, w moim państwie, bo to nie jest tak, że ja jestem antypaństwowcem, wręcz przeciwnie, jestem bardzo propaństwowa, to po prostu prezydent miasta wita premiera w mieście. I tyle. A czy to było pani świadome zamierzenie, żeby na tych obchodach tutaj nie było właśnie nikogo z rządu? No nie ma pana prezydenta, nie ma pana premiera, nie ma ministrów, nie ma marszałka Sejmu, nie ma absolutnie marszałka Senatu. Nie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Wszystkie te osoby, najważniejsze osoby w państwie,
I to nie tylko obecnie rządzący, ale także wszyscy byli prezydenci, wszyscy byli premierzy, marszałkowie. Wszyscy dostali ode mnie zaproszenie do bycia tutaj dzisiaj razem. Dzisiaj, wczoraj, różne możliwości. Więc absolutnie to nie była moja intencja, bo ja kocham Gdańsk, to jest oczywiste, ale też wierzę, że tutaj, także w tej sali BHP, w której wczoraj był pan premier, coś się zaczęło. Właśnie tam były podpisywane porozumienia sierpniowe 31 sierpnia 1980 roku. I kto je podpisywał? Znaczy, czy my o tym w ogóle jeszcze pamiętamy? Strona rządowa i komitet strajkowy. I ci ludzie wtedy, w 80 roku, umieli siąść razem do stołu. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie w Polsce Anno Domini 2019? Kto ma, jeżeli byśmy chcieli, żeby te strony zaczęły się spotykać i rozmawiać, żeby było normalnie, bo dla mnie to jest też normalne, że prezydent Gdańska spotyka się z premierem, jak się spotkają gdzieś, to rozmawiają i podają sobie ręce. Kto ma to zacząć? Bo politycy, najważniejsze osoby w państwie, Kościół, samorządowcy, kto ma to zrobić? Ale wie pan, kto jest z kościoła na tych obchodach? Każdy to powinien robić. Każdy to powinien robić. Ja jestem z kościoła, bo ja jestem członkiem wspólnoty rzymskokatolickiej. A ja nie wiem, co pan redaktor ma na myśli. Mam na myśli. Myślę, że jest wielu katolików. Hierarchię kościelną. Kto z hierarchii kościelnej się pojawi dzisiaj tutaj? Tego nie wiem, znaczy nie pamiętam. Znaczy wielu też duchownych uczestniczy w obchodach, uczestniczy w strefie społecznej, w różnych dyskusjach. Wczoraj też mieliśmy modlitwę ekumeniczną w Bazylice Mariackiej, gdzie przedstawiciele różnych wyznań i samorządowcy modlili się, dziękując Panu Bogu za dar wolności. I to było piękne, bo w różnych językach, ale do jednego Boga się modliliśmy razem z samorządowcami przy grobie pana prezydenta. Więc to, że kogoś nie ma konkretnie w tym miejscu, w Europejskim Centrum Solidarności, to nie znaczy się, że nie ma go w innych przestrzeniach miasta. Także ważne są te gesty symboliczne i ta symboliczna też obecność. A zacząć każdy z nas, pan, ja, ci, którzy nas słuchają, niech zaczną od dzisiaj, zacznijmy od dzisiaj podawać rękę drugiemu. To może na przykład potrzebny był jakiś gest z pani strony dzisiaj. Nie wiem jaki, bo ja też nie znam Gdańska, nie chcę się wypowiadać za gdańszczan, ale na przykład Związek Zawodowy Solidarność będzie dzisiaj miał własne tuż obok, pod pomnikiem, takie mini obchody własne tutaj, tak? Czy pani wysyła wiceprezydenta na składanie wieńców przez Solidarność? A dlaczego pani sama nie pójdzie? Bo dokładnie o tej samej godzinie trzech spośród prezydentów plus przedstawiciele kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy będą w Europejskim Centrum Solidarności. No to nie jest tak, znaczy, że my te obchody wymyśliliśmy wczoraj czy przedwczoraj, tylko też trochę już nad nimi pracujemy. Pan przewodniczący Karol Guzikiewicz, czyli wiceprzewodniczący stoczniowej komórki Solidarności, zaprosił nas w zeszłym tygodniu. No to, ale uważam, że to jest ważny gest, ważny moment i o 10:00 razem z delegacją Solidarności będzie wiceprezydent Gdańska. Chciałem panią zapytać o panią i porównać to do tego, co się w 89 roku stało. Dlatego, że w 89 roku ludzie, którzy się kompletnie tego nie spodziewali, nikt w styczniu 89, teraz wszyscy mówią, że wiedzieli, ale w styczniu 89 roku nikt nie miał pojęcia i nikt z ministrów przyszłego rządu nie wiedział, że za chwilę będzie ministrem w rządzie, czy wiceministrem. Nawet nie mieli garniturów. Nie mieli niczego, a Jacek Kuroń nawet specjalnie nie chodził w garniturze. Natomiast pani przeszła podobną drogę przez ostatni rok, no w dramatycznych okolicznościach, ale też nie miała pani pojęcia, że 4 czerwca będzie pani na obchodach jako prezydent. Rok temu nie miała pani pojęcia o tym, że będzie pani jako prezydent Gdańska te obchody prowadzić. Jak się dorasta do roli lidera? Jest pani w tej chwili jednym z najbardziej znanych samorządowców w Polsce. Jakie te błędy, czy pani na przykład widzi błędy, które pani popełnia? Czy na przykład Parada Równości była błędem? Ma wrażenie, że jest pani w innym miejscu jako pani niż była pani na przykład pół roku temu? Rok temu o tej porze to intensywnie przygotowywaliśmy kampanię wyborczą, bo pamiętajmy, że 2018 rok stał pod znakiem wyborów samorządowych. Ja byłam szefem sztabu pana prezydenta Pawła Adamowicza.
Co więcej, my nie wiedzieliśmy, że on wygra dzisiaj. 5 miesięcy po jego śmierci wszyscy budują mu mentalnie pomniki. Ale umówmy się, że nie było tak przed wyborami. Wcale tak nie było przed wyborami. I powiem to też bardzo szczerze, że we wrześniu, nawet na początku października, to była bardzo wyrównana stawka, jeśli chodzi o 3 głównych kandydatów. I tak naprawdę nikt nie wiedział, kto wejdzie do drugiej tury. Więc to wróżenie co do przyszłości jest bardzo trudne. Był taki moment, kiedy pan prezydent był w szpitalu, trwała walka o jego życie. I wtedy powiedziałam do współpracowników, słuchajcie, zobaczcie, ilu ludzi zbiera się pod szpitalem. To nie może tak być, że my niczego nie powiemy. Znaczy, czułam już ten moment, że trzeba coś powiedzieć. Bo nikt nie wiedział, jak ta energia się potoczy. I później następnego dnia, kiedy już był w poniedziałek 14 stycznia, już po jego śmierci szefa, był wiec, spotkanie, modlitwa też międzywyznaniowa na przedprożu dworu Artusa. I były tysiące ludzi. Tysiące ludzi. Ja wiedziałam, że musimy coś z tą energią społeczną zrobić. Po pierwsze, po to, żeby nie było agresji, stawania i oskarżania siebie nawzajem. Nie lubię tego porównania, ale no nie można o tym nie wspomnieć. Znaczy, tak jak katastrofa smoleńska została wykorzystana do partykularnego celu politycznego w sposób perfidny, znaczy naprawdę perfidny. Tak bardzo nie chciałam i bliscy pana prezydenta i gdańszczanki, gdańszczanie, moi współpracownicy czuli, że te ostatnie słowa szefa powiedziane ze sceny w Ośpu, dzielmy się dobrem, to musimy wcielić w życie. I takie są te obchody dzisiaj. Pytam o to pani przechodzenie przez ostatni rok, to takie rozwijanie się w sensie kariery, no w sensie pozycji publicznej pani. Dlatego, że wiem, że pani o tym nie może mówić, no ale wiemy, że dostaje pani różne propozycje i że pani nazwisko pada teraz w różnych kontekstach politycznych. Czy pani myśli, no ja wiem, że pani teraz będzie udawać, że pani o tym nie wie, ale tak nie, jest. Nie, no, żadnej propozycji nie dostałam, ale dobrze. Czy pani, gdzie pani się widzi zawodowo za rok, za 2 lata? Czy myśli pani, że może pani z Gdańska gdzieś pojawić się dalej w polityce? Bardzo chcę być uczciwa wobec gdańszczanek i gdańszczan. 11 marca złożyłam przysięgę gdańszczankom i gdańszczanom. A ja zresztą wtedy też to powiedziałam, traktuję ją poważnie. Bardzo bym chciała być w Gdańsku do 2023 roku. I tyle. A na zaufanie mieszkańców się pracuje długo. Wspomniała pani o tej paradzie równości. Chciałbym panią zapytać... Marsz równości. Marsz równości. Taka jest oficjalna nazwa. Trójmiejski marsz równości. Ma znaczenie, czy to marsz, czy parada? Myślę, że ma. Okej. A niech będzie marsz równości. Też rozmawiamy o tej polityce. Pani ucieka od tej dużej polityki i podkreśla pani, że nie jest pani politykiem, tylko samorządowcem. Ale to, co się zdarzyło po marszu, znaczy to, że pani potem jednak, mam wrażenie... Nie wiem, czy zauważyła to, co się stało na tym marszu, czy... Nie wiem, jak nazwać to, ten list, który pani wystosowała. Stańmy w prawdzie. Zachowałaś pani inaczej. 2 dni po marszu... Dobrze, to pani redaktorze, w mojej ocenie to nie było inne zachowanie, ale okej, no jeżeli tak zostało odebrane, to może należy to jeszcze wytłumaczyć. Gdańskie środowisko równościowe... współtworzyło model na rzecz równego traktowania. Bardzo ważny dokument, ale nie tylko dokument przyjęty przez Gdańską Radę Miasta w czerwcu 2018 roku. Dotyczy 6 różnych przesłanek. I to jest miasto, które ja chcę budować. My chcemy budować miasto dla każdego. Nieważne skąd pochodzisz, ile masz lat, czy jesteś niepełnosprawny, czy jaką masz orientację seksualną, czy jakie wyznanie. Dlatego objęłam marsz równości patronatem, dlatego bardzo świadomie ten marsz otworzyłam.
bo szacunek należy się każdemu człowiekowi. I tego performensu właściwie nikt z nas nie widział. On dopiero, ja dostałam zdjęcia późno w nocy. I wybuchła, tak jak pan mówił, o różnych gestach. Podanie, niepodanie ręki. Wokół tego wybuchła wielka burza. Myślę, że też przez wielu bardzo świadomie podsycanym. Pamiętajmy, że to było dzień przed wyborami. I kiedy... Znaczy, powiem szczerze, szlak mnie trafił. Bo uważam, i bardzo wyraźnie to napisałam w liście, uważam, że tym gestem, który... Nie rozumiem go, ale została po prostu debata równościowa cofnięta kilkanaście lat świetlnych. I tak jak marsz ten był jednym z najpiękniejszych przeżyć, tłumy rodzin, zwykłych ludzi, którzy uważają, że dzisiaj w Polsce trzeba stanąć razem z drugim człowiekiem, a nie straszyć nim, dlatego że jest inny, nieważne jak inny, ale inny, uważali, że trzeba być razem, po prostu. I takim gestem zostało to zaprzepaszczone. I to mnie najbardziej wkurzyło, że ktoś dla własnego, nie wiem, poklasku, może i przebicia się z jakąś ideą, nie widzi szerszego kontekstu i kontekstu wspólnoty. I uważam, że taki mir domowy wspólnoty gdańskiej został tym naruszony i stąd mój list. A gdzie w tej debacie publicznej w Gdańsku pani stawia tą granicę gestów i oświadczeń i deklaracji, których pani zdaniem nie wolno wygłaszać w miejscu publicznym? Bo ta dyskusja, to jest taka część dyskusji o tym, czy demokracja polega na tym, że wolno głosić poglądy i zachowywać się tylko w sposób, który ja akceptuję, czy też mogą być poglądy i zachowania, których ja nie akceptuję, ale uznaję, że one mają prawo istnieć w życiu publicznym, bo na tym polega demokracja. To może powiem obrazem. W trakcie mojej kampanii wyborczej, krótkiej, parokrotnie Grzegorz Braun wzywał mnie do debaty. Ja wtedy powiedziałam to bardzo wyraźnie i zdania nie zmieniam. Z osobami, które głoszą poglądy, powiem delikatnie, antydemokratyczne, po prostu się nie dyskutuje, bo takich poglądów nie powinno być w naszej przestrzeni publicznej. I tyle. Czyli zachowania antydemokratyczne, rasizm, antysemityzm, tak? Uznajemy je za zachowania. Tak jest. Homofobia, uznajemy je za zachowania antydemokratyczne. Ale to działa w dwie strony. No właśnie, tylko co z drugiej strony? Znaczy, jeżeli ja oczekuję szacunku od pana, to ja ten szacunek także powinnam panu okazać. I czując, jakie są pana uczucie, emocje, powinnam to uszanować, bo to równość działa tak samo w dwie strony. I tutaj nie ma wyjścia. Czy za rok pani też pójdzie w Marszu Równości? Nie wiem, czy będzie Marsz Równości. Pójdę. Okej. Okay. Pani prezydent, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj, bo naprawdę budynek jest piękny. Wszystkich państwa zapraszam do zwiedzenia Centrum Solidarności, jeżeli państwo nie byli. Część naszej ekipy nie była. Zakochali się już. To skandal. Skandal, się zakochali? Nie, skandal, że nie byli wcześniej. A już 5 lat działa. Za chwilę Agnieszka Holland u nas